Dwunasty krok, a, a przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłania innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Jeżeli jesteś ze mną tu na kanale, chociażby od tych dwunastu kroków, no to nie pijesz już koło roku, czy nawet nie pijesz, nie wiem, pół roku, ponad trzy miesiące. I starasz się naprawdę trzeźwiec, stosować te zasady, czy zasady, które gdzieś u mnie były na kanale. Być może chodzić do AA czy na terapię, no to już w ogóle super. No nie ma bata. Musisz wiedzieć i czuć w każdym, w każdej komórce swojego ciała, że to działa, że rozwój osobisty, rozwój duchowy, oparty praktyką. Działa. I oczywiście nie chodzi o to, żeby żyć tylko rozwojem osobistym i duchowym, bo to, to też jest bez sensu, to jest trochę oderwane od rzeczywistości życie pozbawione różnych smaczków. Ale tak czy siak, jeżeli naprawdę trzeźwiejesz, no minimum te trzy miesiące na pewno wiesz, że to działa. Oczywiście możesz czuć różnicę już po tygodniu. Wow, kurde, super, nie piję, nie? tylko po tygodniu cieszysz się równie wielkimi rzeczami. Ale bardziej związanymi z fizycznością Twoją. Czyli to, że masz, że, że jedzenie ma smak, i wiesz, węch masz dużo lepszy na pewno. Pamiętasz, co wczoraj robiłeś? Masę innych plusów też można wyciągnąć z tego wszystkiego. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli trzeźwiejesz, nie ma siły, musisz wiedzieć, musisz czuć, że to działa, że naprawdę warto, że fajnie, fajne rzeczy z tego wychodzą. Z tego trzeciego życia. W momencie, kiedy wiesz, że to naprawdę działa, że pomogło tobie, chcesz pomóc innym. Yy, I to jest spokój, i to jest jak najbardziej w porządku. Yy, droga do tej pomocy, no to jest, wiesz, yy, różna. Z doświadczenia wiem, że generalnie wychodzi fajnie, tak. Bo o tym, jak pomagać, powiemy sobie za chwilę. Nie? Bywa tak, że ktoś się czuje lepszy, no bo wiesz, kiedy jesteś gdzieś, no, przebudzony, powiedzmy, może to trochę duże słowo, ale powiedzmy, że gdzie, kiedy jesteś przebudzony, to naprawdę żyje się łatwiej. Kiedy nie bierzesz, wiesz, na przykład, też w wyścigu, udziału w wyścigu szczurów który na pewno teraz w okresie świąt jest, mm, można poczuć się lepszym, ale to oczywiście droga jest kompletnie y, donikąd. Jedno szczęście. Większość, zdecydowana większość ludzi, y, która naprawdę trzeźwieje, omija ten kawałek, pychy y, i w jakiś sposób, mimowolnie, zwyczajnie ludziom y, pomaga. Chce się podzielić tym, co już wie. Co już przeżyła w tym trzecim życiu, po to by inni też tak mogli żyć. No to jest kurde, fajne pod każdym względem. No, po prostu zwyczajnie. Najpierw, jeszcze zanim przejdziemy do tematu, jak, w jaki sposób można mieć posłanie, chcę ci powiedzieć, chcę Wam powiedzieć, co mnie najbardziej motywuje bo 30 listopada minęło 6 lat kiedy staram się nieść posłanie na internetach 30 listopada 2019 roku minęło 6 lat czyli jestem w internecie od 2013 roku no 6 lat to jest kawałek kurczę, no bądź co bądź Oczywiście gdzieś tam do posłania są już wcześniej, na mityngach, a jeszcze wcześniej nawet gdzieś w terapii. Ale co mnie najbardziej motywuje? Przede wszystkim o jednej rzeczy musisz pamiętać, że jeden niepijący i trzeźwiejący alkoholik to przynajmniej kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt szczęśliwych osób. Rodzina, pracodawca, współpracownicy, znajomi, czy pani Janka ze sklepu za rogiem, której widzisz kasę od kilku miesięcy wszyscy oni poczują ulgę no jak najbardziej I, i twoi sąsiedzi myślę też wiesz poczują ulgę kiedy kiedy przestaniesz pić no może nie zawsze szybko jakąś ogromną bo wiesz zwyczajnie trzeba czasami czasu bardzo dużo czasu czasami trzeba żeby się zwyczajnie przyzwyczaili ludzie do tego że nie pijesz tak bije tutaj do żon alkoholików tak czy siak, najbardziej motywujemy uśmiech dziecka, żony czy kogoś bliskiego w kierunku niepijącego i trzeźwiejącego męża. No, oczywiście, może być, żony też jak najbardziej, bo panie też piją. Naprawdę, jeden trzeźwiejący alkoholik to jest masa ludzi dookoła. To jest na pewno jakaś przynajmniej jedna rodzina. Bo jeżeli facet nawet jest sam, to ma rodziców. Ok? Wiesz. A jeżeli, wiesz, no nie jest sam, jeżeli nawet rodziców już nie ma, no to być może jakąś rodzinę jeszcze założy. Yy, wiesz, no mi się też rodzina powiększyła w momencie, kiedy przestałem pić. Znaczy nie od razu, no bo najpierw yy, chciałem, wiesz, no zwiększyć lokal. Wynajmowaliśmy mieszkanie, kiedy przestałem pić. Yy, mieliśmy jedno dziecko. Minęło trochę lat i, i wybudowałem dom do naszego marzenia dociągnąłem, więc warto trzeźwieć. Tak, wiem, znowu się chwali domem. Boże, święty, proszę. Nie chwalę się, tylko cały czas daję świadectwo, że można. Yy... I rodzina też mi się powiększyła, tak? Przecież córeczki, które jeszcze dwie doszły, ich by na pewno nie było, gdybym dalej pił. W ogóle już by nic nie było. Zacznijmy od tego. Ja już bym na pewno dawno w jakimś rowie zdech. Zwyczajnie. Więc... Naprawdę, kurczę, yy, warto. Wiecie, no, jak pisałem w Jak zrobiłem piekła raj. Kiedy rzucisz do wody yy, kamień, powstają fale dookoła. I my wszyscy, kochani, takie fale y, tworzymy. I te fale albo niosą y, coś przyjemnego, konstruktywnego, dobrego, albo odwrotnie. No i, i tyle. I to nie jest tak, że wiesz, jeden alkoholik przestanie pić i wow, nie? Mnie naprawdę motywuje to, że całe rodziny składają się do kupy. Oczywiście, już tak bezpośrednio. Komentarze wasze, które są pod filmami, maile, które mi przysyłacie, że ktoś nie pije tam miesiąc, dwa, ponad rok siedzi z rodziną przy stole, bo pewnego dnia gdzieś trafił do mnie na kanał. Ja sobie nie przysługuję zasług za wasze... Trzeźwienie, nie, absolutnie, to jest wasza ciężka praca, nie moja. Ja tylko pokazałem drogę, kierunek, nic więcej. Ale właśnie na tym to ma polegać. Nie masz mówić innym, co mają robić, tylko pokazuj, staraj się żyć tak, czy pokazuj takie życie, żeby się zapytali, kurczę, może też spróbuję, ok? Na tym, na tym ta cała sztuka polega. Więc jak mieć posłanie? Oczywiście nie znam wszystkich sposobów i myślę, że też podzielicie się w komentarzach tym, jakie jest Wasze doświadczenie, jak Wy niesiecie to posłanie. Najbardziej oczywistym oczywiście, najbardziej oczywistym oczywiście, świetnie, brawo Sylwek. Jest mówienie w terapii czy na meetingach, a, a. doskonałe są też świadectwa. No ale też nie oszukujmy się, nie każdy jest jakimś doskonałym mówcą czy szumenem. Yy, można pisać bloga, tak jak ja wcześniej pisałem, czy książki. Yy, to, nie jest, to nie jest jakieś mega trudne, jeżeli gdzieś no troszeczkę ma się jakiejś pewnej nuty do, do tego, tak. Yy, oczywiście warsztat, cała reszta to przychodzi z czasem, z doświadczeniem, no ale to są takie sposoby już większe. Yy, większe, inne na pewno, może w ten sposób. Wiem, że dla wielu osób może to być stres, ale właśnie jakieś wystąpienia publiczne, nawet na mityngach, bardzo fajne są też jak mityngi speakerskie, czasami są jakieś świadectwa w kościołach, zdarzyło mi się kilka razy usłyszeć naprawdę petarda, naprawdę świetne świadectwo, naprawdę bardzo fajnego otrzyźwienia też podczas mszy I, i super jeżeli parafie takie rzeczy też organizują rzecz jasna też rozumiem, że ktoś nie chce w swojej parafii wystąpić z racji, nie wiem, wykonywanego zawodu czy, czy coś takiego tylko moim zdaniem tak ja uważam, kochani osobiście, że jedną z takich naprawdę ważnych rzeczy to jest to by ogólnie żyć tak by naprawdę ludzie mówili o tobie, tobie kurczę, fajny koleś. I nie chodzi o to, żeby po prostu, wiesz, wszystkim w dubsku prostopaluch trzymać. Nie, to nie o to chodzi. Ale jeżeli naprawdę będzie starał się te 12 kroków stosować, jak mówi ten krok, we wszystkich sferach swojego życia, no to nie ma siły, ale skutkiem ubocznym tego postępowania. Będzie naprawdę spełnione fajne życie. Nie będziesz jak wrzut na dupie, tylko będziesz no, zwyczajnie fajnym, dobrym człowiekiem. I tyle. Jeżeli będziesz tu naprawdę żył, to ludzie naprawdę Cię polubią. Zwyczajnie, tak? Tylko ważne, żeby Tym naprawdę żyć, a nie tylko o tym gadać. Niestety, bardzo często jest yy, tak, że yy, niektórzy trzyźmiejący alkoholicy robią tak zwany dwutakt. Dwutakt to nie jest nic innego. Jak zrobienie kroku pierwszego, czyli dobra, jestem alkoholikiem, nie potrafię pić, trzeba coś z tym zrobić. I kroku dwunastego. Będę wszystkim pomagał. Wiecie o co chodzi? Nie. Jeżeli pominiesz 10 środkowych kroków, nie będziesz pomagał, będziesz szkodził. Uwierz mi. A niestety nie jest to jakieś mega, bardzo rzadkie. Wiadomo, jest zdecydowana mniejszość takich alkoholików, ale są, jasne? Yy, I efektem takiego dwutaktu na przykład jest tak. Przestałem pić, nie piję i chodzę na mitingi 15 razy w tygodniu i w ogóle niosę posłanie wszystkim i tyle. Ale na przykład moja sfera rodzinna leży, sfera zawodowa leży, yy, jakieś nieprzerobione traumy, cała reszta, gdzieś wszystko się za mną wlecze. A ja na dwutakcie lecę, wiesz, przez program trzeźwienia, pomagając innym. Nie, uwierz mi, będziesz szkodził, nie będziesz pomagał. Naprawdę, ważne, żeby starać się żyć tymi zasadami, tak? I teraz tak, wiesz, jeżeli nie... najlepiej jakbyś miał ten program zrobiony, wiesz, ze sponsorem. Ja, jak wspominałem na początku, nie robiłem tego ze sponsorem. Dla mnie sponsorami... Była cała grupa. Nie ja znalazłem jakiegoś takiego sponsora, który wydałby mi się odpowiedni dla mnie. Może mam za wysokie oczekiwania. Nie wiem. Ja miałem swoich sponsorów w terapii i w ogóle w całej reszcie życia. Staram się od każdego coś brać, również od tych ludzi, którzy gdzieś strasznie mnie irytują, bo często są to najlepsi yy, nauczyciele. Ale naprawdę ważne, żeby przekładać te wszystkie zasady na każdą dziedzinę swojego życia. I wtedy dopiero wtedy i tylko wtedy pomagać innym, no bo to będzie miało sens. W przeciwnym wypadku, no to jest słabe, nie, zwyczajne. Yy... Ważne właśnie, żeby patrzeć na owoce swojego działania. Czy jeżeli ktoś, na przykład, proponuje ci, że chce być twoim sponsorem, czy ktoś ci mówi, jak masz żyć, zwróć uwagę na to, jakie on ma owoce swojego działania. Ja naprawdę uwielbiam ten fragment Ewangelii po owocach. Ich poznacie, jeszcze kiedy żeśmy z kumplami, w, wiesz, za sklepem stali, czy na jakiejś innej mecie, czy w jakimś innym bardziej cywilizowanym miejscu, knajpie, coś tam, każdy jechał na swojego szefa. Jakie to frajer, złodziej i w ogóle. Wszyscy oczywiście my mieliśmy pomysły na lepszy biznes i w ogóle byśmy lepiej to wszystko zrobili niż on. Tylko tak, owocem jego działania często był niemały, delikatnie mówiąc, majątek i ogromna firma, kilkaset ludzi pod sobą i tak dalej, i tak dalej, nie? No. A my to co? No my to tak nie bardzo, nie? No, cały nasz, ten, Boże, owoc naszego działania, naszej filozofii, naszych pomysłów na biznes, you know, to był zeszyt, otwarty zeszyt w knajpie, nie? U pani Joli. No proszę. Kurczę, no to nie zadziała, nie? Jeden z kumpli to miał yy, faktycznie miał kilkaset osób pod sobą, bo kosił trawy na cmentarzu. <grym> Ale wiecie, kochani, to by było na tyle, nie? Dlatego po owocach ich poznacie. I tutaj naprawdę pokory trzeba, bo Hmm. To nie chodzi o to, żeby się porównywać wszędzie do wszystkich, no to wiecie co, ja już nie chcę wchodzić w pewne tematy, bo rozleczy nam się to strasznie ten krok ten, ten odcinek ja nie o to chodzi, tak? Myślę, że wiecie, wiecie, o co chodzi. Przede wszystkim należy starać się tym wszy z wszystkim żyć tymi zasadami hmm. robić tak, by wiecie no, pytali się ludzie, kurde, no jak ty to robisz? Albo fajny, dobry człowiek, zwyczajnie. Okay? To jest, to jest dość, dość ważne. Nie naśladuj nikogo i za nikim nie goń w trzeźwieniu. Każdy z naszą indywidualnością, z innym podejściem jest potrzebny. Tak? I oczywiście, hmm, dlatego że alkoholizm jest chorobą, cechuje się hmm, pewnymi objawami, które można przypisać każdemu uzależnionemu na, na, na całym świecie. Czy wiesz, czy to jest po prostu yy, naprawdę bezdomny kurcze z kanału Włodzi, czy to jest yy, celebryta z Warszawy. Wszystko jedno. Yy, są pewne cechy, które pasują do nas wszystkich. Yy, dlatego alkoholizm jest chorobą, którą da się zwyczajnie zdiagnozować. Yy. Podobnie jest też, wiesz, w kwestiach trzeźwienia. Pewne zasady dotyczą nas wszystkich. Koniec, kropka. Natomiast nie starajmy się na siłę z jakimś gonić lub kogoś naśladować. Wiesz, jeżeli na przykład byśmy byli na meetingu i przyjdzie ktoś, kto jest pierwszy raz na meetingu, to do takiej gaduły jak ja, zwyczajnie może wiesz, mieć dystans, bać się zwyczajnie, ja pierdolę co ten nie? i wiesz. Będzie wolał na przykład zagadać jakąś osobę przy porzeniu kawy, I, i to jest spoko. To jest naprawdę świetne i super, ok? Dlatego wiesz, warto popatrzeć i w tym kierunku. Żeby nie gonić za nikim i nikogo nie naśladować, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Dlatego każdy sposób na trzeźwienie jest spoko. O ile jego owoce naprawdę są dobre. Sukcesy i porażki w niesieniu posłania. Co brzmiało jak ten nazwa jakiegoś serialu. Oczywiście kwestia sukcesu i porażki, wiadomo, trzeba troszkę z dystansem traktować z tego względu, że czasami wystarczy zmienić zasady gry i sukces i porażka się zmieniają. No ale wchodząc już do tematu, na pewno e, największą dla mnie porażką niesienia posłania było przekonanie o tym, jak jestem wielki. E, w terapii poszło mi dobrze, no nawet bardzo dobrze. Miałem świadomość tego, że gadka mi idzie. Trzeźwienie też dość dobrze. E, po założeniu grupy AA jej prowadzeniu zacząłem się czuć jak półbóg. No może przesadzam, że jak półbóg, ale no nie traktowałem ludzi z góry, tylko się czułem jak pan terapeuta. Takie wiecie, trochę skrzywienie z terapii, bo to akurat jak się zacznie słuchać ludzi, którzy trzeźwieją w AA, a w terapii słychać te różnice. Uwierzcie mi, że, że są pewne cechy, którymi przesiągamy. To jest też zupełnie normalne. Przyszedł taki czas, że gdzieś zaczęło mnie skubać nawrót choroby alkoholowej i Ech, no nie mogę się do, jakoś do tego przyznać przed grupą, no jaki ja taki autorytet, w końcu półtorej roku nie piję, zarobiście I, i co ja teraz mam zawieść innych, oni ode mnie oczekują, ne? tak, Także jestem kuźwa ze stali, wiecie to tak jak bym był jakimś Kim Jong Un, który nawet yy, nie oddaje Moczu, bo po prostu on już jest ponad tonę i napisał 300 tysięcy książek. nie? <grystwa> w ogóle mistrzostwo świata. No ale kochani, czasami też tak się zachowujemy. Ja tak się zachowywałem. Yy, no i, i tyle: No do niczego dobrego to nie doprowadziło. No, nie zapiłem wtedy, ale naprawdę odchorowałem to ciężko. Yy, dlatego pokora, pokora, jeszcze raz yy, pokora, tak. Żeby uniknąć takiej sytuacji, zapomniał WU jak cielęciem był. Nie? Yy, no właśnie. Także dla mnie akurat kontakt z początkującymi na drodze trzeźwości, yy, pomaga mi fajne są meetingi, gdzie przychodzi dużo nowych ludzi, lub też w terapii byłem, i teraz od stycznia znowu zaczynam yy, praktykę ze studiów. Yy, kiedy masz styczność z ludźmi, yy, którzy zaczynają tą drogę, naprawdę warto, na, naprawdę docenia się to, co jest istotne w ogóle w trzeźwieniu czy, czy w życiu, tak. Bo można popełnić błąd otaczając się weteranami trzeźwienia i, i być zdziwionym, że ktoś sobie nie radzi w podstawowych rzeczach. Mm. Mi się wydaje, że my to najczęściej właśnie o podstawowych rzeczach yy, najczęściej yy, zapominamy, tak, bo. Ja z własnego doświadczenia też o tym wiem, że o jakichś takich wiecie rzeczach rzadko skomplikowanych pamiętam, o takich oczywistych oczywistościach w próbie odpowiedzi na pytanie jak żyć, ja zapominam. A przepis na dobre, szczęśliwe życie nie jest aż taki skomplikowany. Oczywiście on może gdzieś troszeczkę dla każdego być inny, spoko, ale nie jest to jakieś mega skomplikowane chociażby kwestia bycia uczciwym w miarę w każdej prawie chociaż każdej możliwości i już jest dużo lżej kwestia nieoceniania i Ju, już jest dużo lżej a to znowu wchodzą nam rzeczy, które gdzieś w krokach były dlatego znowu wracamy do punktu by żyć tymi krokami na co dzień i wtedy nieść yy, posłanie bardzo fajne to są takie Mini krótkie świadectwa. Zdarza mi się to dość rzadko, ale się zdarza. Yy, nie zawsze jest okazja ku temu, a może udaję, że nie mam czasu. Może wierzę w to, że nie mam czasu, że jestem zabiegany, że mam milion ważniejszych rzeczy na głowie. Może mam, nie wiem, różnie bywa. Ale takie mini świadectwa. Nie wiem, zaraz trzymujemy koleś, yy, który chce 2 złote, bo mu brakuje do biletu. Kiedy patrzę na niego, to sobie myślę, no brakuje ci do biletu wiecznej szczęśliwości. Po trzech browarach będzie ci na pewno lepiej, niż tam się znajdziesz. Nie? No wiesz, kiedy widzę, że jest szansa w ogóle chociaż na jakąkolwiek rozmowę, i mówię, kiedy mam czas i chęć, dobry humor, czyli niestety nie za często. Ale bywa, że zagaduję taką osobę, a to usiądę na ławce gdzieś tam z takim koleśem i pogadam, nie? No, bo jest tak, że wiesz, zapytam, o co, jak tam, kurczę, co, coś nie wyszło, czy co, wiesz, tam, no zagadam, no jak nawciarz, nawciarza, no po prostu. I oczywiście mówię osoby wtedy, nie? Wiesz, i daję swoje jakieś świadectwo. Bez próby nawracania, bez czegoś. To jest zasięg ziarna, zasięg pewnej wątpliwości, Takiego człowieka, że być może on sobie postawi kiedyś pytanie. Kurde, może ja bym też dał radę, może ja bym też mógł żyć inaczej. Miałem też taką sytuację w szpitalu, kiedy moja żona, no nie kiedy była w szpitalu, moja żona, zszedłem na dół kawę i wracając do góry na trzecie piętro. Zatrzymał mnie koleś na dole. Czy bym miał tam 10 zł pożyczyć? Nie? A czy 2 zł pożyczyć. Sobie myślę kurde, nie? No dobra, nie? I, i za co byś chciał? Nie? No, bo tam jest w szpitalu. Łazi w takim szlafroku, nie? Jest w szpitalu, no to wiem, że nie wychla. Nie? Chociaż dla których, chcącego nic trudnego. No ale tam akurat też koło tak knajpy stawo chciał sobie coś do darcia kupić. No i zacząłem Gadać, już Usiedliśmy chwilę na schodach za długo nie, no bo żona na mnie też u góry czekała ale też jakby mu opowiedziałem o sobie i naprawdę facet yy, dało mu to do myślenia co, co w ogóle ciekawe się później dowiedziałem, że parę razy na mityngach był, nie wiem jak jest teraz nie mam z nim kontaktu, natomiast yy, spróbował, nie? właśnie dzięki takim mini świadectwom i fajnie kurczę, no. yy, dawać to świadectwo zwyczajnie, także tyle w tym temacie, więc sposobów na niesienie posłania, na pomaganie jest naprawdę bardzo dużo. Ważne by najpierw w pierwszej kolejności trzeźwieć, tak? I z doświadczenia też wiem, że najlepszym sposobem jest to, co tu się w zasadzie no, od początku tego podcastu przewija. Czyli żyj tak, by inni się pytali, jak ty to robisz. Każdy, kto ma dziecko, czy to dziecko jest generalnie grzeczne, niestety, czy tutaj często dobrze wytresowane, czy też nie. Dzieciaki nie lubią słuchać, co się do nich mówi. Dzieciaki nie lubią słuchać tego, co mają robić. W większości wypadków w ogóle nie słuchają. Za to obserwują. Jeżeli masz dzieci, na pewno o tym wiesz, że dzieciak ma pewne cechy po Tobie, czy po żonie, czy po jakichś tam krewnych takich z otoczenia, których raczej go nie uczyłeś. I oczywiście pozostaje kwestia genów. I tak, kochani, cechy charakteru, powiedzmy gdzieś w 40%, hmm, idą z genami. Genów nie wydrapiesz, nie ma bata. Ale oczywiście można pewne rzeczy ukierunkować w procesie wychowania i, i mamy tu ogromny wpływ na to. Natomiast często dzieciaki nie, mają te cechy z obserwacji, tak? Bo dzieci, jeżeli zwrócisz uwagę w ogóle takie małe dzieci, tam wiesz, półtorej roku, trzy lata, no to one w ogóle po prostu non stop przygapią na dorosłych i powtarzają to, tak? Co, co oni robią. I to jest niesamowite. Aczkolwiek też trzeba uważać na to, co się robi i co się mówi, żeby, wiesz, nie rosło nam kolejne pokolenie. Eee, dokończmy sami sobie w swoich wyobrażeniach. I z dorosłymi jest podobnie. Też nie, nie będą chcieli słuchać, yy, co mają robić. Yy, nie zawsze, no, czasami po prostu, wiesz, no, są rygorystyczne zasady potrzebne, bo też zależy, wiesz, w jakim do kogo próbujesz, wiesz, podejść, tak? Zwyczajnie. I to, co pomogło tobie, komuś innemu zwyczajnie nie, nie musi pomóc. Jedno wiem na pewno: naprawdę, najlepszą formą niesienia posłania jest dobre, dobre życie. Po prostu dobre życie. I ludzie się będą pytali, tak? I tutaj też fajnie. Na przykład wiesz, jeżeli masz sąsiadów, masz jakieś otoczenie w pracy, czy coś, a nie jesteś, kurczę, nie wiem, prezydentem jakiegoś kraju, no to raczej nie powinno być problemu w tym, że już tam, przynajmniej po tym roku trzeźwienia możesz powiedzieć nie, nie piję, dziękuję, jestem trzeźwiającym alkoholikiem, nie? No, właśnie. Yy, to jest też niesienie posłania, to jest świadectwo, że, kurczę, albo prezes dużej firmy, Albo, wiesz, pan Janek, który jest stróżem w jakiejś tam, w jakimś magazynie, załóżmy, fajny, ułożony chłop, który, wiesz, dba o swoje otoczenie. I on jest alkoholikiem? Nie. Jak ja szefowi mojemu powiedziałem, jakoś tak, nie wiem, myślałem, że wiedział, ale nie wiedział. Po trzech latach, jak u niego pracowałem, że jestem trzęswiącym alkoholikiem. To był zdziwiony, ty nie wyglądasz. Mówię, no kurde, nie wyglądam, bo nie piję, nie? Wiesz. I to jest niesienie też posłania, że jest nas wielu, że tych trzeźwiejących, ułożonych ludzi, którzy wyszli z bagna, jest naprawdę wielu. Bo ja rozumiem, jeżeli ktoś ma naprawdę pracę, jakieś stanowisko, no, że wolałby to może ominąć. Chociaż kuźwa nie chlasz już, no, zwyczajnie, okej. Okay? A to, co robiłeś kiedyś, to robiłeś. No, kiedyś też srałeś w gacie i jadłeś żaby z nosa. No, jako dziecko wiesz, różne błędy żeśmy popełniali, dlatego luz. Alkoholizm to nie jest choroba weneryczna przenoszona przez stosunek z owcą. Proszę. Także kochani, naprawdę nie ma się czego wstydzić. Wstyd to było stać pod sklepem, kurde, z butlą w garści, a nie to, że się za siebie wziąłeś i trzeźwiejesz i żyjesz. Jasne? Miej to na uwadze. Żeby też w tej formie tych mini świadectw, tego, że się potrafisz przyznać, nieś to posłanie. Bo gdzieś tam coś tam rykoszetem się ktoś o tym dowie. Ty słuchaj, a bez tobą, ja mam w robocie kumpla, który już parę lat nie pije, może byś z nim pogadał, nie? No, bo chyba masz problem, wiesz. I nie ma siły, każdy z nas ma w otoczeniu yy, uzależnionych. Kochani, niestety, ale pijemy coraz więcej, pijemy już teraz naprawdę bardzo dużo. Od przemian z 89 do dzisiaj naprawdę bardzo nam wzrosło spożycie alkoholu. Bo to jest już teraz grubo ponad, w zeszłym roku chyba było grubo ponad 9 litrów czystego spirytusu na taką statystyczną osobę. To jest naprawdę mega, to jest prawie jeszcze raz tyle, ile było w 89-90. Tak? i pijemy z roku na rok kochani, coraz więcej. Więc nie ma siły, ale na 100% każdy z nas ma w otoczeniu uzależnionego. I jeżeli my nie będziemy podchodzili do tego uzależnienia jak do kurde jakiejś wstydliwej choroby, no to będzie łatwiej też do ludzi dotrzeć. Zwyczajnie, a nie później jak każdy, jak pies dojeżdża, podchodzi do tego, bo nie leżałem bez rany w rowie, to nie jestem uzależniony. Wiemy wszyscy, kochani, że tak też działają mechanizmy uzależnienia, że zawsze znajdzie się gorszy menel ode mnie, byle bym ja nie musiał ze sobą nic robić. Także mm, warto żyć przede wszystkim dobrze, uczciwie, potrafić się przyznać do tego, że jesteś uzależnionym, i to jest naprawdę połowa roboty, tak? To jest naprawdę, kochani, połowa roboty w niesieniu posłania. Bardzo dużo to jest. I oczywiście potem wiadomo, mitingi, jakieś różne spotkania, blog w internecie. Jeżeli byś chciał się swoim przyzwemieniem, wiesz, też podzielić, a masz już go troszkę, też można, możesz do mnie maila napisać, można stworzyć jakiś podcast w formie wywiadu, przez Skype'a na przykład też. I opublikujemy to yy, u mnie na kanale. Nie ma problemu, różne są yy, możliwości z racji technologii, jaka dzisiaj nas yy, otacza. Naprawdę, bardzo fajnie można to yy, posłanie nieść. No i oczywiście, też pamiętaj, żebyś yy, nie starał się na chama jakoś idealnie do wszystkiego podchodzić żeby te 12 kroków zawsze i wszędzie to by towarzyszyło. Oczywiście, że nie będzie. Jesteś człowiekiem, jesteś kuruchy w swoich postanowieniach, tak jak ja. Ja, pierdziele, no. Gdybym ja zawsze, zawsze, gdybym żył tym, hmm, czym bym chciał żyć, tym, o czym na ogół mówię, wiesz, bo ten kanał skupia się na trzyźwieniu, skupia się na dobrych, fajnych wartościach, które prowadzą do Dobrego, spełnionego, szczęśliwego życia. Ale to nie jest tak, że ja zawsze tym żyję. Oczywiście w większości wypadków tak i staram się, ale to nie jest tak, że zawsze, bo potrafię się zachować jak skończony krety. Też mam głody, też przechodzę na wroty i, i sorry, no wiesz, tak to, tak to wygląda. Nie jestem od tego wolny. Nie przeciągając już tego filmu, yy... będę kończył, kochani. Także. Pamiętaj, że Twoim celem nie jest być idealnym. Twoim celem jest gdzieś delikatne dążenie do ideału. Bez oczywiście frustracji, bo, bo bardzo szybko się możesz wypalić z tego względu, że przez nie będziesz mógł ideału dosięgnąć. Ty nie masz być idealny. Ty masz w tym kierunku iść i będzie ok. I, i to naprawdę będzie ok. Dobra, kochani, przeciągnął nam się trochę ten podcast, ale krok 12 akurat jest taki dość duży. Już nie robiłem nawet takiego podsumowania. To by, było, to by było na tyle. Jeżeli oczywiście uważasz, że jest to fajne, łapko, i do góry udostępnij przede wszystkim, podziel się ze znajomymi. Jeżeli uważasz te materiały za wartościowe, bo to, oczywiście to nie jest jedna droga. Jest ich całe mnóstwo. Ale staraj się to gdzieś udostępnić, żeby to poszło w świat jak najdalej, żeby jak najwięcej ludzi docierało tutaj. I tyle. Dzięki bardzo. Jeszcze raz. My się widzimy prawdopodobnie na koniec stycznia, dlatego że mi się sesja na no, studiach zaczyna i chcę się już teraz skupić bardzo mocno na egzaminach. No a w grudniu sobie trochę przerwy chcę zrobić i tyle. Jeszcze raz, dzięki bardzo kochani, dobrego dzianka wam życzę i cześć.